Korona Kielce już kilka tygodni temu pożegnała się z PKO Bank Polski Ekstraklasą, ale złocisto-krwiści w końcówce sezonu mieli powody do optymizmu. Trener Maciej Bartoszek dał wykazać się kieleckim juniorom, a ci odpłacili mu się znakomitymi występami. Najlepszy z nich był Daniel Szelongowski, który został wybrany młodzieżowcem lipca PKO Banku Polskiego. 4 mecze, 3 gole i 1 asysta. Tak wygląda bilans 17-letniego napastnika w lipcowych meczach. Co trzeci jego strzał lądował w bramce rywali. Wygrywał 43% pojedynków, a celność podań miał na poziomie 71%. Szelongowski, który w poprzednim roku miał udział w wywalczeniu przez koronę Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych, zaliczył znakomite wejście do PKO BP Ekstraklasy. Jest najmłodszym zawodnikiem w XXI wieku, któremu udało się na najwyższym poziomie rozgrywkowym wpisywać na listę strzelców w 3 meczach z rzędu. Jest również pierwszym młodzieżowcem, który został wyróżniony przez PKO Bank Polski w minionym sezonie, choć nie ukończył jeszcze 18 lat. Przebił tym samym Bartosza Białka z Zagłębia Lubin, który został wybrany młodzieżowcem listopada, kilka dni po ukończeniu pełnoletności. Młodzieżowiec lipca, Daniel Szelongowski.